Szukamy ich wszędzie. O, choćby tutaj wieczorem na Mariensztacie. Bawią się, tańczą, śmieją, jak gdyby nigdy nic. Po prostu poezja. Ale za to rano. Tak wygląda proza. Któż by poznał, że to ci sympatyczni na pozór tancerze są takimi niechlujami? Niezłe pobojowisko. Po śmieciach rzucanych na ulicę poznajemy ich. Teraz wszystko jest w porządku. Można zacząć od nowa. Skądś znamy tego młodzieńca, spotykamy go często, jak filozoficznie zamyślony zapluwa ulicę pestkami, na których przewracają się inni. To specjalny typ niechluja, plujka uliczna. Ale zdarza się czasem i tak. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Zajrzyjmy na klatkę schodową. Gdziekolwiek, na Starówce, na Muranowie, na Woli, czy wreszcie w jakimś innym mieście. To pospolite kumoszki. Nawet pożar nie jest w stanie zatrzymać ich w domu. Ploteczki płyną jak woda. Tylko że woda to rzecz cenna, a jej marnotrawstwo prowadzi do przykrych wypadków. Dobrze, że przynajmniej mamy dosyć wody sodowej. A oto inny rodzaj skutków podwójnego wodolejstwa. Smacznego. Zupa jest doskonale przypalona. A to? Także dzieło niechlujnych gospodyń. Jak to dobrze, że nie ma ich wśród was. Znamy i te okazy, miłośnicy autografów, rozpruwacze kontaktów, czyli postrach wszystkich osiedli. To znamy i te nogi należące do miłośników zieleni. Trawnik, jak sama nazwa wskazuje, służy do tratowania trawy. Czasem może zastąpić pospolity chlew. Jaki grzeczny chłop, taś urwał mamusi gałązeczkę. Ta para groźna jest szczególnie na wiosnę, w maju. Ten z kolei miły pan to oryginał, nie lubi utartych dróg. Stop! Cofnąć taśmę filmową. Przecież tutaj na sali nie ma takich wandalów jak oni. Obrazek znany nam jest oczywiście tylko z widzenia. Któż by się pchał tak niekulturalnie, zamiast ustawić się w kolejce? Do szturmu, łamać, niszczyć, popychać kobiety i dzieci, wycinać dziury w siedzeniach, wyrywać drzwi. Oto prawdziwa kultura.
trochę, a będziemy odbywać niebezpieczne powietrzne podróże. Poczciwe czerwone autobusy dopiero na cmentarzu naprawdę wypoczywają. Z niepokojem myślą o remoncie i powrocie do służby. Za roczne wydatki na naprawę zniszczeń w autobusach można by zakupić 12 nowych wozów. Zdeptana zieleń powoduje straty wysokości 600 tysięcy złotych, za które mielibyśmy co roku nowy park. Nie śmiecąc na ulicach i podwórkach, można by oszczędzić pracy 7 tysięcy samochodów. Zmarnowaną co miesiąc w Warszawie wodą można by napełnić 4 tysiące basenów. Za straty wynikłe ze zniszczeń w osiedlach co roku zbudowalibyśmy 100 izb. Odbudowaliśmy z ruin Warszawę z takim trudem nie po to, żeby szpecili ją i niszczyli wandale. Odbudowaliśmy nasze miasto, żeby cieszyło nas czystością, zielenią parków, świeżością nowych domów. Dbajmy o jej piękno. Przecież to nasze kochane, rodzinne miasto.